tu zaczyna się bieda. To jest niby stek. A jak zobaczycie ten stek, to on wygląda jak po prostu zwykły kotlet do hamburgera, który jest polany sosem i wyciągnięty z bułki. Siemanko, witam w kolejnym vlogu z Filipin. Dzisiaj jesteśmy w małej wioseczce na wyspie Cebu, a to jest nasz nowy pokój hotelowy. Zapraszam. Proszę bardzo. Dwa osobne łóżka. Jedno jest dla Miłosza. Jedno jest dla mnie i dla Wojtasa. Taki mały stolik. Tutaj mamy okno. Za oknem. Bardzo blisko. Jesteśmy przy samiutkiej wodzie. Zobaczcie. Tutaj jest taka chatka, nawet to jest bodajże jadalnia, gdzie sobie można zjeść na przykład śniadanie z takim widokiem na morze. A tak wygląda widok z takiego jakby tarasu, który mamy obok pokoju, na morze. Można sobie usiąść tutaj i pooglądać sobie morze, słuchając szumu fal. A tutaj jest jadalnia, którą było widać od nas z pokoju. Taki stolik, tu też ma akurat urodziny, więc wiecie, nie? Nie przeszkadzamy, już idziemy dalej. Jedziemy do Jollibee, czyli takiego jakby filipińskiego odpowiednika McDonalda. Najbardziej znanej restauracji fast foodowej na Filipinach. Musimy teraz złapać jakiś transport do miasta i tam pokażemy wam restaurację, jak wygląda. Pan powiedział, że się zmieścimy jeszcze na tym trajku z tymi wszystkimi ludźmi. Nie wiem jak, ale dobra, jedziemy. 7 osób na jednym trajku. Zobaczcie jedną ciekawą rzecz. Panu w motorze nie działa ani prędkościomierz, ani obrotomierz, ani nawet przebieg się nie zgadza, bo tam jest 4500, tak? A motor wygląda, jakby miał co najmniej 4 500 000. Ciekawa sprawa. Jedna rzecz, która mu działa, to jest ten wskaźnik, który pokazuje, na którym biegu ma ten motor w tym momencie. To jest wszystko. No i jesteśmy na miejscu. Jollibee, największy, najbardziej popularny filipiński fast food. Taki odpowiednik McDonalda. Zobaczmy, co mają w menu. Tradycyjnie wybieramy wszystko, co najbardziej dziwne i jak najwięcej różnych opcji. Dajcie mi zamówić i spotykamy się przy stole. No i zobaczcie, ile kupiłem. Kupiłem praktycznie to wszystko, co mi wpadło w oko. Wszystkie główne rodzaje zestawów, jakie są w tej restauracji. Wyszło za wszystko tam ponad 600 peso, przeliczyłem to na złotówki i to jest 45 zł, a nawet nie wszystko mi jeszcze przyszło. Jeszcze będzie taki premium burger niby. Czyli jak widzimy od razu na samym początku, Jollibee jest bardzo, ale to bardzo tanie. Co my tu mamy? Zacznijmy od śniadania. Bo jestem naprawdę głodny, więc patrzcie. Tutaj jest taki zestaw, taki sezonowy. To się nazywa Breakfast Shanghai, czyli szanghajskie śniadanie. Mamy tutaj jajko jedno, takie smażone. Mamy takie mini sajgonki. Zobaczmy, czy dobre. Z mięsem. Bardzo dobre. Kurde. I ryż. Sprawdźmy, tutaj mam sztućce. Ciekawostką numer dwa jest to, że nie ma tutaj noży, są tylko łyżki i widelce. Ryż, pewnie jak ryż, ale zobaczymy. To jest ryż, który smakuje czosnkiem, czyli z dodatkiem czosnku. Bardzo spoko. Czyli to jest opcja śniadaniowa, jest jeszcze rano, więc cały czas to sprzedają. Drugą rzeczą jest spaghetti. To jest bardzo znane ze spaghetti, to miejsce. Zawsze jak widzę Jollibee gdzieś tam, bo w Dubaju też jest, to ludzie jedzą spaghetti, więc spróbujmy tego spaghetti, czy jest dobre. Wow. Kurde, bardzo spoko, naprawdę. Spaghetti jest akurat, jest posypane serem, mięsa tam za wiele nie ma, ale sos przynajmniej ma jakiś smak dobry, więc daję mu ocenę, nie wiem, 8 na 10. Obok spaghetti w jednym zestawie dali mi tutaj kurczaka. Zobaczymy, czy kurczak jest dobry. Pachnie ciekawie, panierka. Kurczak? Jak kurczak, dobry. Po prostu normalny, dobry kurczak. Ani super, ani zły. Zgaduję, że podobny jakościowo jak w KFC. Jakieś sosiki dali mi na boku, nie wiem do czego to jest. Zaraz zobaczymy. Aha, to jest gravy, czyli taki sos ciemny. Do polania prawdopodobnie kurczaka, nie wiem. Spróbujmy sobie gryza z tym sosem, zobaczymy, czy dobre. Spoko, naprawdę. Bierzcie poprawkę na to, że jestem bardzo, ale to bardzo głodny, więc wszystko mi smakuje.
prawdopodobnie bardziej niż normalnie. To była druga rzecz. Trzecia rzecz, tu zaczyna się bieda. To jest niby stek. A jak zobaczycie ten stek, to on wygląda jak po prostu zwykły kotlet do hamburgera, który jest polany sosem i wyciągnięty z bułki. I z ryżem na boku. Spróbujmy kawałek tego kotleta, czy jest dobry. On jest jeszcze posypany grzybami. Próbujemy. No lipa, no, to jest żaden stek. To jest kotlet wyciągnięty z hamburgera. Jakości naprawdę słabej. Ryż, jak ryż, pewnie taki sam. A ten sos, który tutaj widzimy, to jest to samo gravy, które było tutaj do kurczaka dodawane. Dalej, co my tu mamy dalej? Które to które teraz? O, to jest ciekawa rzecz. Opcja stejnaniowa, o której wam nie powiedziałem wcześniej, bo nie wiedziałem, że tu leży obok mnie. To są dwa naleśniki, takie pankejki bardziej, z kawałkami bekonu, serem i jajkiem. Pokażę wam do kamery bliżej. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest pancake, w środku nadzienie. Ciekawe, nie pomyślałbym o tym. Spróbujmy, jak smakuje. Dziwne, bo naleśniki są bardzo... Pankejki, dobra. Są bardzo słodkie, a w środku jajko i bekon. Ale zdecydowanie nie jest to niedobre. Myślę, że ujdzie, spoko. Kolejna rzecz, i przedłużając, hot dog. Więc oni tutaj robią wszystko, jak widać. Mamy i hamburgery, i niby steki, i mamy kurczaka, i jednocześnie mamy hot dogi. O, hot dog wygląda... O tak, to jest hot dog serowy, z takim sosem serowym i jest dużo sera sypanego na niego. Parówka jest... Chyba, wydaje mi się, że to nie jest wieprzowa ani drobiowa, tylko wołowa, ale zaraz zobaczymy. Wyciągamy pudełko na bok. Próbujemy. Bardzo dobry, kurde. Czuć troszkę musztardy w nim. Sos taki mocno serowy. I tak jak myślałem, parówka jest wołowa. Naprawdę spoko. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj hamburgera. Czytałem gdzieś w internecie, że ten hamburger nazywa się Jamburger. To jest taki znak rozpoznawczy. Czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem. Zobaczmy. No wygląda jak typowy hamburger McDonald'owy. Bułka trochę twarda, szczerze mówiąc. A w środku jakiś taki mały kotlet. Pewnie jakaś taka... Co to jest? Jakiś sos taki jasny. Czekajcie. Smakuje jak majonez czy z jakimś dodatkiem czegoś, ale nie wiem czego. Spróbuję go, zobaczymy, czy będzie dobry. Tak samo jak stek smakuje, bo to jest ten sam kotlet. I tak samo jak stek był średni, żeby nie powiedzieć, że słaby, tak samo to jest słabe, a bułka sucha. Więc ze wszystkiego na razie to było najgorsze. Odkładamy. I skoro hamburger, to frytki. Frytki mamy obok. Wyglądają one tak. W poprzednim odcinku, jednym z poprzednich odcinków było KFC pokazane. I tam były frytki, które wyglądały zupełnie inaczej niż te. Te wyglądają jak takie klasyczne frytki. I są o wiele lepsze niż te w KFC, naprawdę. Także na plus. Ciekawostka. Cola nie jest w ogóle w papierowych kubkach, ani w plastikowych. Czyli to są plastikowe kubki, ale są wielorazowego użytku, takie szklanki bardziej. One są myte na miejscu i używane w kółko, więc nie ma żadnych odpadków z tego. Naprawdę bardzo dobry pomysł. No. Teraz ostatnia rzecz w sumie, prawie że. To jest taki najbardziej premium burger, jaki widziałem. Czyli Champ. Widać, że pudełko duże. Zobaczymy, jak burger w środku i zobaczymy, czy mięso będzie lepsze. Bo w tym małym burgerze naprawdę mięso było... No słabe po prostu, no. Kurde, porównajcie sobie teraz wielkość. Gdzie ja mam tego małego burgera? Tutaj. Wielkość zwykłego i wielkość do tego premium bardziej. Wygląda naprawdę spoko. Kotlet o wiele większy. Ma tu jakieś dodatki. Co tutaj mamy? Pomidorka mamy, mamy plaster sera, mamy jakąś sałatę. Wygląda z bliska tak. A smakuje? To wam zaraz powiem. Kurde. Czekajcie, bo się obudziłem.
smakuje 10 razy lepiej niż ten normalny burger. W ogóle bez porównania. To jest po prostu porządny, normalny burger. Jadłbym. Być może to więcej dodatków, być może to sos. Nie wiem, czy wołowina jest taka sama, ale smakuje jakimś cudem lepiej. Znośnie, naprawdę spoko. I uwaga, uwaga, skończyliśmy tu już normalne rzeczy, te takie na... jako takie potrawy główne, powiedzmy. Mamy tutaj taką przystawkę teraz. Tuna pie, czyli ciasto z tuńczykiem. Ciastko z tuńczykiem. Zobaczymy. O kurde, wygląda jak takie ciastka z maka. Tylko w środku jest tuńczyk. Zobaczymy, czy to jest dobry pomysł, czy nie. No spoko. Takie. Jest tam trochę pieprzu w środku. Trochę jakiejś takiej masy. Tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, co tam do końca jest, bo nie wygląda to jak tuńczyk, ale zobaczcie sami. Jakiś sos pomieszany z tuńczykiem i z czymś tam. I trochę pieprzu do tego. Smaczne, w miarę dobre. Ostatnia rzecz na liście teraz. Uwaga, uwaga, uwaga. Nazywa to się Ubi Pie. Co to jest Ubi? Pytałem się obsługi. Ubi to jest Ubi. Nie wiem. Owoc, warzywo, co to jest? Nie wiem. Sprawdziliśmy z Wojtasem w Google'ach? Nie było. Nie wiem, więc nie wiem, co to jest do końca. Bo gdybyśmy dłużej poszukali, to byśmy znaleźli. Wydaje się, że to musi być jakiś owoc, ponieważ ciastka są raczej na słodko. Wygląda to tak, czyli jest bardzo małe, o wiele mniejsze niż to tuńczykowe. I próbujemy. Smakuje po prostu słodko. I ma taką fioletową masę w środku. Zobaczcie, jak wygląda. Nie wiem, co o tym powiedzieć. No spoko może być, no jakieś takie słodkie ciastko. Ale totalnie nic specjalnego. No i myślę, że to było na tyle. Tak wygląda mniej więcej Jollibee, czyli najbardziej popularny fast food na Filipinach. Założony tutaj, pochodzi właśnie z Filipin. Pierwszy otwarty był w Quezon City, czyli bardzo blisko Manili. Rozrósł się, teraz mają oddziały nawet w Dubaju i w wielu krajach na świecie, w Stanach, nie Stanach. No i to było chyba na tyle. Jak oceniam całościowo? Przy naszych zachodnich fast foodach, wiadomo, jest to słabszej jakości. Spaghetti nie ma za grosz mięsa, zalane jakimś sosem, pewnie tam glutaminian sodu jest pół na pół z pomidorami. Kurczak jest ok, steki do niczego, czyli zależy. Generalnie jest to takie, powiedzmy, średnie. Nie jest to nic wybitnego, ale za to wygrywałem ceną, bo produkty, które wam pokazałem, wszystkie kosztowały 45 zł. To naprawdę nie jest dużo jak na cały stół zawalony różnymi rzeczami. Plus napoje, plus frytki, plus jeszcze nawet mam tutaj kawę, którą dodali mi do śniadaniowego zestawu. W ogóle spróbuję tej kawy, dobra. Nie dobra, koniec. Dziękuję bardzo, zostawcie suba, zostawcie lajka, a my widzimy się w następnym vlogu. Cześć. Wchodzimy na skutery i jedziemy na jedny z najpiękniejszych wodospadów na świecie podobno, czyli wodospady Kawasan. Wow, zobaczcie wodospady. Mamy już pierwszy wodospad. To nie jest ten największy, ale jesteśmy na miejscu.